Koncert karnawałowy w krakowskim Teatrze Juliusza Słowackiego to już pewna tradycja. Dla pięknych pań i dostojnych panów grała orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza wraz ze solistami. Aspekt promocji nie tylko teatru, ale również samej orkiestry, ale również orkiestry, która pochodzi z regionu nowosądeckiego. To są takie walory, powiedzmy, artystyczne czy kulturalne naszego województwa. Orkiestrze przewodniczył pułkownik Leszek Mieczkowski. Dzisiejszy koncert był podsumowaniem naszej takiej trasy koncertowej noworoczno-karnawałowej. Jest to nasz 13. koncert. Rozpoczęliśmy 18 grudnia w Operze Podlaskiej w Białymstoku, również koncertem charytatywnym dla chorych dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej. To był również koncert muzykalowo-filmowo-rozrywkowy. Zaprosiliśmy Damiana Aleksandra, Edytę Krzemień, więc też czołówka muzyki muzykalowej. Czwartkowe wydarzenie miało jednak głębszy wymiar. Ten element wsparcia dla rodaków zza wschodniej granicy, akcja Rodacy Bohaterom, realizowana wspólnie z wieloma podmiotami, które się w to zaangażowały. Dzisiaj ten koncert ma także wymiar charytatywny, a więc pamiętamy o tych wszystkich, którzy kiedyś zasłużyli się w walce o wolność naszej ojczyzny, także o tych, którzy identyfikują się z Polską, mieszkają na Kresach Wschodnich. Akcja Rodacy Bohaterom, zapoczątkowana i koordynowana przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra Niemen, w Małopolsce jest prowadzona przez Oddział Stowarzyszenia i Akademię Ignacjanum w Krakowie. Jeździmy do żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, którzy jeszcze żyją już w coraz mniejszej liczbie, ale jeździmy również do wielu Polaków, rodaków mieszkających na Łotwie, na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, z młodymi ludźmi tutaj też z regionu małopolskiego i bardzo się cieszymy, że też to, co robimy od 10 lat, znajduje potem odzwierciedlenie w takim pięknym koncercie i w takim darze dla tej akcji. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przeznaczone na działalność wśród Polaków na Kresach. Paczki pamięci, transport darów, remonty polskich cmentarzy, opiekę medyczną nad kombatantami oraz organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.